Miało być 20 autobusów, a będzie 8. Metropolia jest bliska zakupu pierwszych pojazdów napędzanych paliwem wodorowym. Wyda na nie kilkadziesiąt milionów złotych. Autobusy mają trafić do dwóch przedsiębiorstw komunikacji miejskiej. Spółki będą musiały same zająć się pozyskiwaniem paliwa. Łukasz Kądziołka. Wodorowe autobusy miały już wozić pasażerów w metropolii, jednak ogłoszony w 2022 roku pierwszy przetarg się nie udał. Autobusów miało być 20, okazało się jednak, że ceny przekraczają zdecydowanie budżet GZD. Zdecydowaliśmy, żeby kupić 8 autobusów wodorowych, więc znacząco mniej, resztę uzupełnić o autobusy elektryczne, konkretnie to będzie 18 sztuk autobusów przegubowych. Dostawa autobusów ma kosztować prawie 32 miliony złotych, co oznacza, że koszt jednego pojazdu to około 4 milionów złotych. Metropolia w najbliższym czasie podpisze umowę z firmą PAK PCE Polski Autobus Wodorowy, która jest producentem pojazdu Nesobus. Pojazdy takie same jak w Rybniku mają dostać dwa PKM-y, Tyski i Katowicki. Dostawy paliwa wodorowego jest po stronie PKM-ów. Katowickie PKM prawdopodobnie wypuści wodorowce na dłuższe trasy. Pozwoli to na bardziej elastyczne tak naprawdę dopasowywanie pojazdów do naszej siatki połączeń, a także na to, że będziemy bardziej przygotowani na różne sytuacje, które się mogą wydarzyć, na przykład na rynku paliw. Na razie PKM paliwa do nowych autobusów nie ma, jednak niewykluczone, że będą one tankowane tutaj przy drodze krajowej nr 86. Jeszcze w tym roku ma ruszyć pierwsza stacja z wodorem w Katowicach. Z kolei nowe pojazdy powinny dojechać do przewoźników mniej więcej za rok.